Od początku budowy budynku wielofunkcyjnego w Łososi Niedolnej przewidziano w jednym ze skrzydeł pomieszczenia dla podstacji pogotowia ratunkowego. Obok mieści się policja i straż pożarna. Te służby mają z czego się cieszyć. Budynek jest piękny, zarówno mamy wyposażenie bardzo ładne, znajdujemy się bardzo blisko gminy, ta możliwość dojazdu, czy to także parkingu, myślę, że jesteśmy bardziej dostępni aniżeli uprzednio. Niestety przestronne, funkcjonalne pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego pozostaną puste, łącznie z garażem dla karetki. Ratownicy nadal będą się gnieździć w paru pokoikach starego budynku ośrodka zdrowia, a karetka będzie garażować w blaszaku ocieplonym prowizorycznie styropianem. Dlaczego? Informuje o tym pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Wynajem dla podstacji pogotowia nie mieści się w zakresie schematu działania 6.2b Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przetłumaczmy ten tekst na język ludzki. Budynek został sfinansowany częściowo z funduszy unijnych, ale z takiego paragrafu, który nie przewiduje wykorzystania go do celów związanych z ochroną zdrowia. Czyli policja może tu być, straż pożarna też, ale pogotowie ratunkowe już nie. Mamy nadzieję, że mimo wszystko uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli na to, że podstacja sądeckiego pogotowia ratunkowego w Łososinie Dolnej będzie działała już w nowym budynku, w nowej siedzibie. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego nie pozostawia jednak złudzeń. Dostaliśmy na tą inwestycję dotację w wysokości 3 milionów i po prostu z tego funduszu, z Urzędu Marszałkowskiego musielibyśmy dotację tego funduszu po prostu oddać. Nowe pomieszczenia będą więc czekały na pogotowie ratunkowe przez 5 lat. Potem ratownicy medyczni będą się mogli tutaj przenieść. Chyba, że wcześniej jakieś tęgie głowy wymyślą jakiś kruczek prawny, by obejść paradoksalny unijny przepis i zwycięży zdrowy rozsądek. Ale głowy za to nie dajemy.